Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Jej magnificencja, profesor doktor habilitowana Anna Wypy-Gawrońska, rektor już nie Akademii Jana Długosza, nie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, a Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z gościem w sieci. Dzień dobry, dzień panie dobry. Rektor. Dzień dobry Państwu. To było Pani marzenie? Czy jeszcze jakieś marzenia tam są z tyłu? No, kajecik tam zanotowany, co będę dalej robić? Osiągnięcie statusu Uniwersytetu Klasycznego to było marzenie, oczywiście. To jest ważne wydarzenie bardzo, bardzo ważne. To naprawdę jest ścisłe grono uczelni. Nie zostaje się uniwersytetem przez przypadek, nie dostaje się bardzo szybko, naprawdę na wysiłek wszystkich, żeby ten status osiągnąć. Jest to i prestiżowe, ale też ma znaczenie w kontaktach międzynarodowych, w uzyskaniu dostępu do takich opiniotwórczych organów, więc z pewnością jest to sukces uczelni. Miejsce w rankingu podniesie od razu perspektywy. To znaczy, wiem, że ostatnio Państwo w zeszłym roku mieliście 71. Tak, miejsce. Tak, no nie jesteśmy zadowoleni z tego miejsca. Domyślam się, gdyby było 10, to byłoby lepiej. Zmiana nazwy nie wpłynie na to. Natomiast mam duże przekonanie, że wpłynie na to międzynarodowienie, które jest związane z uzyskaniem statusu z kolei Uniwersytetu Europejskiego. I to z pewnością nam pomoże w rankingu. No, ranking jest obserwowany przez kandydatów, więc zależy nam na tym, żeby tam osiągnąć jak najlepszą pozycję. Rzeczywiście na rankingi studenci patrzą? To znaczy ten ranking jest naprawdę jednym z teraz z nielicznych. I to może być też powodem czasem dyskusji, czy to jest dobrze, że tylko w jednym rankingu uczelnie są oceniane. Kiedyś były rankingi na przykład polityki, wprost, one zniknęły, wycofały się. No taki monopolista czasem perspektywy ma... Właśnie, znaczy te, tak, tak. I to są właśnie ranking perspektyw. I on jest, stał się po prostu jedynym. Pracują nad tym, żeby tamte kryteria były właściwe. Zawsze się redakcja tłumaczy z kryteriów. No, no, a my po prostu musimy wzmacniać. Niektóre uczelnie, które są na końcu, już nie mają perspektyw. Chociaż nie, mają perspektywy, żeby pójść w górę tak, tylko. Tak, ale niektóre grupy uczelni zrezygnowały z tego rankingu, na przykład uczelnie artystyczne. Wycofały się w całości. Wycofały się. Dobrze, pani rektor, 6 wydziałów, prawie 50 kierunków. Jaka jest misja w ogóle uczelni? Przede wszystkim działać na rzecz studentów, kształcić oczywiście studentów, prowadzić bardzo dobre badania naukowe, bo kształcenie na najwyższym poziomie wiąże się z tym, że prowadzimy badania naukowe. A co jest droższe, badania naukowe czy kształcenie tych studentów? Myślę, że jednak, to znaczy oczywiście, gdy policzyć na studenta, no to chyba się równoważą, bo badania te najwyższej półki wymagają bardzo dużych nakładów na infrastrukturę badawczą. I tutaj pozyskujemy środki, jesteśmy tuż przed uzyskaniem bardzo ważnych projektów, które pozwolą i wszystkie są związane z medycyną, także pozwolą przyciągać do nas kadrę medyczną. Ja ten ruch bardzo już teraz silny widzę. Proszę mi wierzyć, że mamy kolejnych pracowników, lekarzy, badaczy, którzy wiedzą, że u nas będzie można prowadzić badania naukowe i po to tutaj przychodzą na stałe, w podstawowym miejscu pracy, wiążąc się równocześnie ze szpitalami w Częstochowie. I to jest właśnie ten ruch, na którym mi bardzo zależało. To znaczy, żeby przyciągał albo szpital, albo uniwersytet, razem pracowników zatrudniać i tu, i tu. No i żeby tak szpital na Parkice zmienił nazwę kliniczny szpital, oczywiście, to jeszcze by było lepiej. Znaczy na pewno teraz będą oddziały kliniczne powstawać i to jest pierwszy krok. Do tej pory w Częstochowie nie było oddziałów klinicznych, więc w sumie to... To Pani zasługa? Znaczy... Pani sprowokowała to? Uniwersytetu, tak. To znaczy kierunek lekarski to prowokuje. Powoduje, że powstają oddziały kliniczne. Bo tam, gdzie kształcą się studenci kierunku lekarskiego, no w naturalny sposób się tworzy oddział kliniczny. To pewną strukturę zmienia. Wiem, że może budzić pewnie czasem niepokój, no bo pewne prowokuje zmiany. Ciszę, spokój. Ale my również kierujemy do naszych lekarzy, tych, którzy są teraz w Częstochowie. Każdy z naszych lekarzy częstochowskich mógł i może cały czas zadeklarować pracę dla nas w uniwersytecie. Uniwersytet będzie za to wynagrodzenie wypłacał. Rozumiem. No to wystraszmy studentów. Czeka na nich blisko 60 profesorów, ponad 120 doktorów habilitowanych, 200 doktorów z tytułem doktora i 120 magistrów. Na Pani uczelni jest sporo cudzoziemców jeszcze, prawda? To znaczy, o tym warto powiedzieć. Bo ja wiem, czy to jest taka duża liczba, 300 osób teraz już prawie 6 tysięcy. Troszkę za mało. Za mało jeszcze? Wciąż za mało powinniśmy, ale teraz się to zmieni dzięki Uniwersytetowi Europejskiemu. Będzie do nas, będziemy bardziej rozpoznawalni w Europie. Ale wschód do nas przychodzi, a też nie bardzo zachodu. Dobrze, no bo my jesteśmy otwarci naprawdę. Troszkę się tak może stało. W czasie inauguracji byli rektorzy uniwersytetów ukraińskich, bardzo doceniali naszą współpracę jeszcze sprzed okresu wojny. Po prostu tam, gdzie widzimy celowość takiej współpracy, to ją robimy. No tak, zaskoczony Ukraińcami nie byłem, ale byłem zaskoczony, że druga nacja, która tutaj studiuje u Was, to
Turcja. No to... Dlaczego także... oni do nas przychodzą? Przecież to jest dosyć spory kawałek. No ale Ukraina rzeczywiście, też rzut beretą, tak, no widzą po prostu taką perspektywę. Ja myślę, że my naprawdę powinniśmy robić wszystko, żeby, bo to jest ideą uczelni wyższej, żeby po prostu być otwartą na świat również. Bardzo dobre są formy wymiany, prawda? Mamy różne sposoby funkcjonowania studentów zagranicznych, bo jest na przykład wymiana kilkumiesięczna, albo właśnie podwójne dyplomowanie, albo zwykłym, czyli wtedy jest podwójny dyplom, czyli ktoś studiuje również w uczelni w swoim kraju, albo zupełnie tylko student naszej uczelni, który się zrekrutował w trybie, tak jak student polski. Studenci po COVID-zie wrócili na uczelnię, widać, że drgnęło coś w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o rekrutację, tak o to chodzi też i w ogóle tak. No, ona w tym roku jest bardzo dobra. Ja oczywiście zawsze demograficznie trochę pomógł? Nie, myślę, że studenci są po prostu, przekonują się do naszej uczelni coraz bardziej. Mm-hmm. Mieliśmy ponad 6300 kandydatów. To jest naprawdę ogromna liczba. Przyjęliśmy 2700 osób. Też wiem, że może to oczywiście tutaj pewne spadki będą, zmiany będą, ale zasadniczo tendencja większego zainteresowania uniwersytetem jest bardzo silna. To prawda, że pani namawia wykładowców, profesorów, przepuszczajcie tych studentów, bo za tym studentem idą pieniądze. Nie obrywajcie ich, bo jak odejdą, to nie, stracimy bo nawet pieniądze. Mam wręcz przeciwnie. No, znaczy może tutaj ocenę, to znaczy musimy, dobry nauczyciel akademicki to jest nauczyciel, który ma bardzo dużą wiedzę, traktuje też studentów z z szacunkiem, ale też jest wymagający. Jak sobie, więc dobrze. Musimy wymagać naszych studentów. Tak sobie myślę, że przy tych wszystkich niżach, wyżach demograficznych pani może być spokojna o kierunek lekarski. Kierunek lekarski, chociaż nigdy nie ma... Nigdy oblegany nie ma, jak oblężenie oblegany i w tamtym roku nawet, znaczy w tym roku kilkaset osób więcej, chyba 600 osób więcej się rekrutowało, czyli ta informacja wśród kandydatów się poszerza. No jest oblegany kierunek lekarski, ponad 2000 kandydatów na tych 90 miejsc. To oczywiście może ulec zmianie, bo powstają nowe kierunki lekarskie w różnych miastach kraju, już są koło nas, niedaleko, w Akademii WSB, kolejny kierunek lekarski, więc konkurencja zwiększa się. A ten w Toruniu kierunek? Też jest w Toruniu, no ale ten może mniej zagraża. Pani, to znaczy, no, konkurencja jest zdrowa, konkurencja jest jak najbardziej wskazana. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jestem pewna, że nic nie jest dane raz na zawsze. Uzyskanie kierunku lekarskiego nie oznacza, że się będzie zawsze kształcić w tym kierunku. Bo na przykład może, na po pierwsze, odświeżać? Znaczy akredytacja przyjdzie już w tym roku, w pierwszym kwartale, w tym roku akademickim, czyli po pierwszym roku ocenią nas od pierwszego punktu do ostatniego punktu. Ale pani ma tam chody w ministerstwie, to myślę, że to jest inna, to jest instytucja Polska Komisja Akredytacyjna i daje negaty. Na przykład nawet bardzo dobre uczelnie mogą mieć tutaj problemy. Potem przyjadą po trzecim roku i na zakończenie kształcenia. Także to dobrze, ocena że konferencja jest... rektorów akademickich uczelni medycznych nie ocenia tego. Bo słyszała pani, prawda, że oni są przeciwni takiemu rozszerzeniu szkół. Znaczy, tutaj ale sami na wiem, przykład... że rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma obawy dotyczące zapewnienia kadry. Pani nie ma takich obaw? Znaczy on ma też obawy na przykład, że powstał kierunek medyczny na Uniwersytecie Warszawskim. Oczywiście dwa są poważne problemy w tej dużej liczbie nowych kierunków. Kadra. Tak. Która musi być nie tylko na najwyższym poziomie, ale to musi być 75% osób w podstawowym miejscu pracy na kierunku lekarskim. Znaczy to jest tak, że ktoś pracuje w szpitalu, ale musi w jednej uczelni właśnie. To wtedy po prostu wypełnia się te warunki ustawowe, no i placówki medyczne. Studenci od trzeciego roku kształcą się w większości zajęć w szpitalu. Przy łóżku pacjenta nie mogą być tłumy. Też szpitali nie jest tak wiele, więc wiemy, że tutaj też będzie konkurencja. Ale ja patrzę na to jako na zdrową konkurencję. Natomiast wydaje się, że nie wszystkie kierunki lekarskie, te, które zostały przyznane się w Polsce, utrzymają. Nie ma też takiej pewności. No tak. Na tym kierunku lekarskim wszystko już jest tam zapewnione? Znaczy, no my właśnie pracujemy nad trzecim rokiem. I w czasie wakacji te umowy, które podpisaliśmy, to podpisaliśmy na trzeci rok. Czyli za rok już mamy przygotowane to właśnie, że studenci pójdą do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. I tam będzie szpital przygotowany? Tak. No przecież, oczywiście. Wczoraj z tego szpitala, z Miejskiego Szpitala Zespolonego była dyrekcja na naszych inauguracjach. My mamy spotkania z kolejnymi dyrektorami kolejnych szpitali w naszym rejonie, którzy do nas też zgłaszają. To nas też bardzo cieszy, bo sami mają zgłoszenia z uczelni prywatnych, ale uczelnia publiczna ma
no markę troszkę wyższą. To wykładowcy teraz właśnie na takim kierunku lekarskim mają, dobrze, proszę bardzo, no co mi tam zaproponujecie Kielce albo Warszawa, a nie, to ja idę do Częstochowy, bo tam więcej mi dają. Finansowo, to zaskoczę tutaj pana redaktora, wcale nie mam żądań finansowych, tutaj po prostu... No ci lekarze, którzy chcą być badaczami, po prostu wiedzą, że uczelnia wyższa też nie może dać takich wynagrodzeń na przykład w prywatnym, w prywatnych placówkach medycznych. Oni po prostu chcą tutaj pracować, prowadzić badania naukowe. Rozumiem. Uniwersytet może natomiast zapewnić infrastrukturę badawczą taką, jaką placówka medyczna nie kupi, bo to są milionowe nakłady i my o takie teraz zabiegamy i będziemy mieć je w najbliższym czasie. UJD to nie tylko kierunek lekarski. Państwo nowe kierunki otwieracie. Tak, ale też na przykład no, medyczne, ratownictwo farmacja, medyczne, tak? Farmacja, inżynieria medyczna to już była uruchomiona, ale też artystyczne, fotografie i kreacja przekazu wizualnego. Także no i studia drugiego stopnia, które na przykład usługi społeczne. Też bardzo ważne studia, które dają szansę naszym absolwentom pracy socjalnej. Ukierunkowane są na działania w tym obszarze społecznym. I kierunek w języku angielskim na drugim stopniu, Specialized Business, English for Business. Zastanawiam się, na czym pani jeszcze myśli, bo tam w KAJCiKu pewnie może zapisany jest, nie wiem, kierunek mundurowy będzie. Znaczy muszę powiedzieć, że bardzo może metalurgia? Wsłuchujemy się w głosy kandydatów. No muszę przyznać, że chyba najczęściej pojawia się pytanie o stomatologię. Ale to by było wyzwanie rzeczywiście jedno z licznych w kraju, bo żadne z uczelni publicznych, pytałam rektorów tamtych uczelni od kilku lat prowadzących kierunek lekarski, czemu nie zdecydowali się na lekarsko-dentystyczny. No oczywiście to jest też wyzwanie, ale to właśnie na tym polega. My naprawdę słuchamy tego, co jest potrzebne i być może warto się tutaj odważyć na kolejne działania. Ale odważyć to znaczy, no, trzeba kadrę znaleźć. Kadrę, oczywiście zastanowić się, jakie muszą być inwestycje i przede wszystkim teraz dla nas najważniejsza rzecz, gdzie studentów umieścić, gdzie kadrę umieścić, gdzie umieścić nowe urządzenia, centrum wieloprofilowe, centrum symulacji medycznej na przykład. No tak sobie myślę, mundurówka, no to macie Państwo tutaj placówkę też, Straży Granicznej. Praktyki można odbywać. Też są takie zakusy, bo mamy przecież kierunek bezpieczeństwa narodowe, mamy kierunek wychowanie fizyczne. Tam studiują też osoby, które mają to w planach życiowych albo już są i studiują na studiach niestacjonarnych, więc wiemy, że takie zapotrzebowanie może być. Jest dużo obszarów jeszcze do zagospodarowania. Dobrze, niskie płace pracowników naukowych, wąskie koszty energii, to zagraża podstawowym funkcjonowaniu w ogóle uczelni. Jeśli chodzi o koszty energii, to zostały rzeczywiście ustawowo tak uczelnie otrzymały taką pomoc, że nie są dla nas problemem. Natomiast wynagrodzenie pracowników jest problemem i staje się coraz poważniejszym. Kilka lat temu środowisko apelowało o tym, żeby płaca, od której się liczy pozostałe wynagrodzenie, czyli wynagrodzenie zasadnicze profesora na przykład było 4 razy większe od płacy minimalnej, bo tak jest w krajach europejskich. A jest? 2 razy. Znaczy w tym momencie to czekamy jeszcze na nowe rozporządzenie, bo jeżeli wejdzie płaca minimalna, czy wchodzi, prawda, od stycznia, to już płaca minimalna profesora jest niższa. Znaczy nie jest to dwukrotność, tylko poniżej dwukrotności. Wiem, że ona będzie zwiększona do takiej kwoty, która będzie dwukrotnością płacy minimalnej, ale to jest naprawdę mało. A od tej płacy minimalnej profesora liczy się pensje, wynagrodzenie. A bardziej, że rząd powiedział, że najniższa krajowa to ma być 4000 chyba, tak? Tak, no i to wtedy właśnie oznacza, że profesorska powinna być dwa razy większa. Natomiast my w tym roku, ja zdecydowałam, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, że subwencję, którą wypracowaliśmy świetną subwencję. Powinniśmy mieć w ogóle wzrost o 122%, ale rozporządzenie ograniczyło do 5%. Ale te 5-procentowy wzrost przeznaczyłam w całości na wynagrodzenie. Znaczy wzrost subwencji na uczelnię, który w całości przeznaczyłam na taką uczelnianą podwyżkę dla wynagrodzeń. Jeszcze dodaliśmy z własnych środków 1 000 000 zł. I to po prostu zmieniliśmy wynagrodzenia. No oczywiście, że w sytuacji inflacji one mogą być, no zawsze się wydają za małe, ale działamy też własnymi środkami, bo to są wypracowane przez nas środki finansowe. Ministerstwo w nowym roku... Wypracowane z czego, pani? Właśnie subwencją, to znaczy właśnie na przykład wzrostem liczby studentów. I no tutaj mamy, ta subwencja jest liczona w ten sposób przez porównanie z innymi uczelniami, więc na przykład jeśli chodzi o wzrost liczby studentów, mamy 145% w stosunku do innych uczelni.
I dlatego powinniśmy mieć w ogóle wzrost, jak powiedziałam, 122% subwencji, ale ograniczone to jest w kraju do wzrostu 5%. Tak? Byłby ten wzrost, który wypracowaliśmy, to mielibyśmy fantastyczną. A pracownicy sami na przykład administracji mogą liczyć na podwyżkę? To była całość. To jest całość. Tak, ja podwyżki zrobiłam dla wszystkich. Wykładowców. Nie, wszystkich. Mhm. Nigdy pracowników administracji nie zostawiamy. Wręcz przeciwnie, są zawsze w centrum takich zainteresowań, jeśli chodzi o wynagrodzenia, bo po prostu te wynagrodzenia są tutaj niższe. Dobrze, to ostatnie takie dwa szybkie pytania. Co dla Pani w 7-letniej karierze rektorowaniu była najważniejsza? Jakaś taka decyzja, najważniejsza tutaj? Znaczy, coś, co wydarzyło się na uczelni? No właśnie zmiany nazwy, znaczy osiągnięcie statusu uniwersytetu chyba było rzeczywiście... Czyli nie przejście z Akademii na Uniwersytet? Tak, właśnie tak. Z Akademii na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, myślę. To było najważniejsze. Tak, to najważniejsze. Ten kolejny, chociaż tutaj też wyniki ewaluacji, czyli zmiana nazwy uczelni, która oznacza, że uczelnia podnosi ten poziom swój i wobec innych uczelni bardzo pozytywnie się zmienia. No i oczywiście rozwój kierunków, które są potrzebne w regionie. Chciałabym, żebyśmy zawsze byli tutaj dla miasta, dla regionu, dla studentów, kandydatów. Bardzo się cieszę, że na przykład nasi studenci są właśnie z naszego miasta i mówią, tu jest uniwersytet. Oczywiście, znaczy jest i znaczy ja mam zawsze w takim zakresie pewien poczucie niedosytu, bo powinno być jeszcze lepiej, ale jest współpraca. Oczywiście jest Ramach Akademicki Częstochowy. Teraz będziemy współpracować mamy takie wnioski dotyczące działek wokół nowego budynku. Mam nadzieję, że będziemy tutaj mieli przychylność. Zawsze na to liczę, no ale zapotrzebowanie uniwersytetu jest budynek. Takie. Tak, no właśnie. Na kierunek lekarski, tak? Na kierunek lekarski. Właśnie to już teraz będą dwa budynki. To znaczy pozyskaliśmy w czasie inauguracji, mówiłam o pozyskaniu budynku ZUS-u po ZUS-ie przy ulicy Okulnej. To znaczy my jesteśmy jeszcze w procedurze, ale był przetarg. Już tak siada tak, ze starości, ale... czyli wyburzacie go w ogóle. To znaczy chyba, tak? Może nie całkowicie, bo tam to jedno skrzydło jest do zagospodarowania. Musimy mieć nowy budynek. Także ja myślę, że Państwo ten dom księcia kupicie. Tak, czekałem. Za trudny architektonicznie, to znaczy przede wszystkim będący zabytkiem, więc, a my musimy zmieniać wszystko po to, żeby na przykład większe sale dydaktyczne. Rozumiem. Chyba byśmy tam sobie nie dali rady. Natomiast budynek ZUS-u zabytkowy nie jest. Na zakończenie, czego życzyć rektorowi, studentom, kadrze uczelni, pracownikom? Nam się udało zrealizować te zadania, które mamy przed sobą, żebyśmy rzeczywiście wzajemnie ze zrozumieniem podchodzili do tego, że to są wymagające zadania, czyli wzajemnej tej życzliwości i takiej mądrości też uniwersyteckiej i poczucia odpowiedzialności. To jest bardzo ważne. Panie rektor, pięknie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.